Witam wszystkich serdecznie, Ewa Kotlewska. Sprawdźmy, co szykuje dla nas pogoda na poniedziałek. 25 stycznia pozostaniemy pod wpływem frontów atmosferycznych płytkiego niżu znad Estonii. W Polsce z reguły można spodziewać się zachmurzonego nieba. Na wschodzie kraju wystąpią opady mokrego śniegu i marznącego deszczu ze śniegiem. Kierowców ostrzegamy przed gołoledzią. W województwach zachodnich prognozowane są opady deszczu lub mrzawki. Tu można też spodziewać się gęstych mgieł. Zacznie do nas napływać łagodne atlantyckie powietrze. Termometry pokażą od 0 stopni w Rzeszowie, w Suwałkach i Białymstoku po 4 stopnie w Szczecinie. Ciśnienie atmosferyczne powinno spadać i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 1011 hektopaskali. Biometr wszędzie niekorzystny, a zachodni wiatr zapowiada się słaby.